poprzednim odcinku. Do ośrodka zdrowia, skąd przyszło wezwanie o pomoc, jest 8 km. Według nawigacji satelitarnej czas przejazdu powinien wynieść 13 minut. Karetka pogotowia jadąca na sygnałach pokonuje tę trasę dużo szybciej. Zawał świeży, ściany dolnej. Przyszła tutaj z bólem, zapukała bez kolejki, nie była zarejestrowana i ją zaraz wzięłam. I od razu to EKG i zawał ściany dolnej okazał się. Świeży, tak. Świeży zawał, bo pani nigdy nie miała zawału dotychczas. Tomasz Tabor z tej strony, ratownik medyczny, karetka podstawowa z Bochni. Mamy zawał ściany dolnej w ośrodku zdrowia w Nowym Wiśniczu, w odprowadzeniach drugim, trzecim i AVF. Od godziny ból w klatce piersiowej. Tak, pani się zgadza na koronografię. Jakieś dokumenty jeszcze? Okej, wjedziemy do tego. Każdego roku w Polsce na zawał serca zapada 100 000 osób. Dla 35 000 z nich zawał kończy się zgonem. Na szczęście tym razem stan kobiety jest zadowalający, ale trzeba ją jak najszybciej przewieźć do specjalistycznego szpitala. To dobra wiadomość. Jest nadzieja, że dzień, który zaczął się dla pacjentki tak źle, skończy się jednak szczęśliwie. Na trasie między Krakowem a Tarnowem leży niewielkie miasto, Bochnia. Słynie między innymi z kopalni soli. Tu znajduje się też szpital oraz siedziba pogotowia ratunkowego. Przez całą dobę dyżurują w nim 2 karetki, specjalistyczna i podstawowa. W powiecie bocheńskim stacjonują kolejne 3. Pacjenci, którym pomocy udzielają ratownicy zespołów medycznych, trafiają do szpitalnego oddziału ratunkowego. Zespół karetki podstawowej zdążył wrócić do bazy w Bochni, ale to nie był jeszcze koniec dyżuru. Tuż przed godziną 19 przychodzi wezwanie o pomoc. Na ulicy leży mężczyzna. Ma rozbitą głowę i uraz ręki. Jest zakrwawiony. Na szczęście to tylko o kilometr od siedziby pogotowia. Mężczyzna najprawdopodobniej jest pod wpływem alkoholu, ale urazy, których się nabawił, wymagają interwencji ratowników. Nie pomylili tylko dobrze tutaj. Boli pana tutaj coś? Nie. Plecy? Boli? Anaski nie ma. Dobrze. Szyja boli? Da pan radę usiąść? Coś boli? Jaja. Ale niech pan będzie uprzejmy, dobrze? Siadamy, okej? Okay? Dobra, niech pan nie... Da pan radę usiąść? Niech pan nie robi jaja. Proszę pana, ma pan radę głowy, da pan radę usiąść? Proszę pana. Chcemy panu zabezpieczyć, dobrze? Pomożemy panu. Usiąść, dobrze? Podanie jaja. Dobrze, proszę pana, później może. Nie robi pan.